Jakiś czas temu oglądałem produkcję pewnego rodzaju noży na kanale Adama Maszynotwora, którego naprawdę szanuję za jego robotę i przy okazji pozdrawiam. Pokazał on wtedy świetny, fachowy proces, mimo że pracuje na starszych maszynach, które sam przerabiał. Pomyślałem wtedy, że ciekawe będzie pokazanie wykonania noża przy użyciu innej technologii. I na taki materiał Was dzisiaj zapraszam. Tymczasem ja jestem Marek i witam Was na kanale AMS CNC Wizards. Zanim przejdziemy do tematu odcinka, to zapraszam Was do subskrypcji, bo już naprawdę niewiele brakuje do 2000. Jest wiele rodzajów noży przemysłowych, używanych w maszynach i urządzeniach w różnych gałęziach przemysłu, używanych do cięcia różnych materiałów, w przemyśle drzewnym, papierniczym, metalowym, przemyśle tworzyw sztucznych i wielu, wielu innych. W dzisiejszym odcinku chciałem pokazać Wam nasze podejście do produkcji noży tnących używanych na linii produkcyjnej u jednego z naszych klientów. Niestety nie zawsze możemy powiedzieć, jakie dokładnie jest zastosowanie detali, które tworzymy, ale możemy podzielić się z Wami sposobem, jak taki detal wykonać. Te konkretne noże wykonane są ze stali Beller S390, hartowane na 64 HRC. Pierwotnie wykonywaliśmy je na naszej frezarce. Detal obrabiany w dwóch zamocowaniach, a krawędź tnąca była wierszowana frezem kulowym. Po wykonaniu obróbki detal szedł do hartowania, a po hartowaniu niestety wymagało to późniejszego doszlifowywania krawędzi ręcznie, ponieważ po kulce krawędź nie była wystarczająco ostra. Problemem było też to, że zdarzały się sytuacje, że krawędź noża wracała z hartowni ubita, co dyskwalifikowało taki detal. W momencie, kiedy stanęła w naszej firmie nasza drutówka, postanowiliśmy zmienić technologię wykonania i zautomatyzować troszkę cały ten proces. Tak więc po kolei. Najpierw hartujemy formatki docięte na pile z pewnym nadatkiem. Następnie trafia to na przebijarkę do otworów w celu wykonania pilota. Jako ciekawostkę dodam, że przebijarka wspaniale sprawdza się również do usuwania złamanych gwintowników. Tak przygotowaną formatkę zapinamy na osi obrotowej i od tego momentu operator jest już nam niepotrzebny. Jak widzicie, złapaliśmy ten detal w trochę nietypowy sposób, ale w mojej głowie zrodził się już pomysł na inny rodzaj uchwytu, który właśnie projektuję. I za niedługo go wykonamy, co oczywiście Wam pokażemy. Wracając do naszych noży, maszyna sama obraca detal, ustawia odpowiednie kąty, dzięki osi U i V odcina wszystkie krawędzie, wycina skosy i co najważniejsze, wykańcza krawędź tnącą. Tak wykonany nóż nie wymaga już żadnego ostrzenia. Do pełnej automatyzacji brakuje nam tylko robota, ale kto wie, może taki się też pojawi. I wracając na koniec do Adama. Adam wykonał swoją serię noży świetnie, w taki rzemieślniczy, warsztatowy sposób, z dużym nakładem pracy i umiejętności. My pokazujemy dzisiaj inną drogę, drogę automatyzacji, wykorzystania najnowszych technologii i maksymalnego uproszczenia procesu. Obie metody są super i o to chodzi w tej serii.
pokazywać, że w obróbce metali jest wiele dróg do tego samego celu. A wy, jak byście wykonali takie noże? Napiszcie w komentarzu. I jeszcze jedno. Jeżeli odcinek wam się spodobał, to zostawcie suba i dajcie łapkę w górę. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Thank you.